Witam. Z tej strony Anonimowy. Dzisiaj kontynuujemy sobie Arkanie. Gudladej. Jak ona ma? Giliany, czy jakoś tak. Mamy zrobić. Czy pogadać z magiem takim jednym? W ogóle nie wiedziałem, co to zrobić. Cię to informowałem. I tego. Lecimy na dół teraz. To jest taki znacznik. Ja no nie wiedziałem, jak tam wejść, ale zobaczyłem sobie na YouTubie, jak to zrobić. I ten. Teraz musimy z nim tu pogadać. Jak sobie pogadamy, to się kolejne misje odblokują. Także super. Tym tematem. Czy ciebie też irytują osoby wypowiadające bezsensowne i wyrwane z kontekstu zdania? Nie. Niczego nie dotykaj. Spokojna głowa. Nie jestem na tyle głupi, żeby bawić się przyrządami maga. Bardzo rozsądnie. Niech no zgadnę. Przysłała cię ta wiedźma. Przysłała mnie tu Gilana. Mam ci przekazać, że po kolejnym wybuchu wylądujesz w bagnie. Bez obaw, zakończyłem eksperyment. Co? Moja misja dobiegła końca? Żadnych przysług? Żadnej walki? Świetnie! Zatem kolejna wizyta u wielkiego mistrza Merdariona. Merdariona? Gilana na to nie zezwoli. Będzie po prostu naciągać cię na kolejne przysługi. To tyle. Czemu mnie to nie dziwi? Mogę ci pomóc zostać członkiem tuszu. Dostęp do wyposażenia i takie tam. Ale chcę czegoś w zamian. Zapłaty. Ciekawi cię to? Słomkowego kapelusza. Ubiegli mnie orkowie. Potrzebuję go. Bezwarunkowo. Kapelusz. Cały mój czas chcesz zmarnować? A czego oczekiwałeś? Księżniczki? Jeśli nie chcesz złota, znajdę innego naiwniaka. Ty to wiesz, jak namówić człowieka do pomocy. Potrzebujesz mnie. Ta wiedźma nie dopuści cię do Merdariona. Znajdę dla ciebie ten słomkowy kapelusz. Gdzie mam szukać? W niewielkich ruinach. Mieszka tam paru wygnanych orków. Idź na południe do mostu, a następnie za pochodniami na południowy zachód. Czemu ten kapelusz jest taki ważny? Przekonasz się! Ja przed odcinkiem właśnie tam łaziłem i znalazłem właśnie ten słomkowy kapelusz. A to pójdziemy sobie tam. Gilana uwzięła się na ciebie? Ta jędza nie pojmuje magii. Natomiast ja tak. Czyli ona jest wiedźmą, tak? Zdziwiła mnie obecność kobiety wśród magów. Ona jest magiem, ale nie badaczką. Nic nowego nie wie, nic nowego nie robi. Nie ma tu czego szukać. Gilana jest czarodziejką? Nie rozwścieczyło to bogów? Nie jesteś stąd, prawda? W Setarif od setek lat istnieją czarodziejki. Może Gilana to dla nas kara boska? A ty jesteś badaczem? Jestem. Magia się zmienia. Stworzę coś nowego i pokażę tym starym piernikom na górze. Nowa magia? W ciągu ostatnich kilku lat magia uległa przemianie i nie mogło się to stać bez powodu. Zamierzam wywrócić do góry nogami wszystko, w co wierzą ci głupcy. Dlaczego tkwisz w tej zatęchłej dziurze? Tutaj mogę pracować bez przeszkód. Ci na górze przez cały dzień popierdują w stołki. Ja jestem jedynym prawdziwym badaczem. Czyli wyrzucili cię tutaj? Nie. Sam o to poprosiłem Merdariona. Ci ograniczeni głupcy działają mi na nerwy. Czym jest to coś w pobliżu wody? To pompa. Dzięki niej jaskinie są suche. A przynajmniej suchsze niż bagno. Przeklęty szlam kapie z sufitu. Dobra, coś tam się doinformowaliśmy. I tyle, lecimy do tej wiedźmy. Przyspieszmy sobie. Zobaczymy, co ona powie nam.
co? Co ci powiedział ten łachudra? Vultus nie będzie ci już przeszkadzał. Od jakiegoś czasu rzeczywiście jest podejrzanie cicho. Czy to znaczy, że pozwolisz mi zobaczyć się z Merdarionem? Nie. Jedynie członkowie Bractwa Tuszu mogą rozmawiać z Wielkim Mistrzem. Wykiwałaś mnie! Nie. Mam prawo przyjąć cię do naszego grona, jeśli udowodnisz, że na to zasługujesz. Czego ode mnie chcesz? Ktoś przeprowadzał eksperymenty na bagiennych zębaczach. Jeden z zębaczy uciekł, a miał na sobie magiczną obrożę, która mogłaby zdemaskować jej właściciela. Rozumiem. Mam więc dyskretnie pozbyć się i zębacza, i obroży. Nie zupełnie. Jest mi obojętne, co zrobisz ze zwierzęciem. Natomiast obrożę przynieś mnie. Wynagrodzę cię za trud. Byłem już w tej jaskini. Zębacz nie żyje. A co z obrożą? Przyniosłeś? Proszę. Wspaniale! Proszę, weź nagrodę i siedź cicho! O, a co dalej? Przyniosłem ci tę śmieszną obrożę. To puść mnie w końcu do Merdariona. Nie tak szybko. Najpierw pomożesz mi na dobre wykurzyć stąd Vultusa. Mam go poturbować? Ależ, grubiaństwo. Nie. Wybierz się do ruin na południu Moczarów i dowiedz się, jak działa Chram Żywiołów. Czemu? Jeśli spadnie wystarczająco dużo deszczu, raz na zawsze zaleje piwnicę, w której pracuje Vultus, a do tuszu powróci spokój. Co za wiedźma. Dobra, no to nic, to trzeba lecieć. Mamy dwa znaczniki. Tepnąć chyba tam nie tepniemy. Nie, spróbujmy w sumie, ale... W teorii powinno to tam to nas tam tepnąć, ale... W praktyce to nie wiem. Jesteśmy na miejscu. Zapiszmy. To, co odcinek musimy sobie zapisać standardowo. Co ona tu robi? Wiele czasu minęło, od kiedy śmiertelnik modlił się w najświętyni. Mgła, słońce, deszcz. Czego pragniesz? Niech Beliar ześle na nas deszcz. Tylko niech nie przesadzi z piorunami. Możesz podjąć decyzję tylko raz. Czyś pewien słuszności swego wyboru? Oczywiście. Chcę deszczu! Tak też się stanie. Kolejny poziom. Ile ja? Zawołanie. Pogadajmy się z nim. Nie wiem, co ona tu robi. No i proszę, deszcz. Zadowolona? Czemu mi pomogłeś? Co jest z tobą nie tak? Ty mi powiedz. Lubisz mnie. Przyznaj to. I bądź tu człowieku dobry. To dobrze się do tego dowiedziałem. A to możemy się cofnąć do niej. A tu jeszcze potem kapelusz trzeba iść. Nie wiem, czy też się nie pospieszyłem ogólnie z tym kapeluszem. Znaczy z tym kapeluszem, z tym deszczem, bo teraz go zaleje i nie będę mógł oddać misji prawdopodobnie. Zobaczę. Ale biłem. Kurwa, 2 HP.
Dobra, udało się. Na farcie co prawda, ale jest. Jest git. Gdzieś kurde musi być ten. Musi być wejście. O, tutaj. Musi być ten kapelusz pewnie. To pewnie ogólnie. Nie wiem czemu ci orkowie tutaj nie żyją. Ale okej. Prawdopodobnie to jest ta krypta, to jakby z 20 odcinka. Ale z drugiej strony to też bez sensu, to nie miałoby to sensu totalnego. To wszystko. Chcę spierdzielać. Szybko, nie. Czego nie biją, jak już dano tepłem? The fuck? Zaczyna słowa pewnie obili. Wulno, Do czegoś się jednak nadajesz. Zalało piwnicę Wultusa. Biedny Wultus. To nie wszystko. Dzięki obroży, którą dla mnie zdobyłeś, udało mi się przekonać Radę, że Wultus opracował zaklęcie kontroli umysłu. A to stanowczo zakazane. Rada nie miała wyjścia i musiała skonfiskować mu cały sprzęt. Składniki, księgi magiczne, wszystko. Czyli obroża należała do Wultusa? O tak. Jego tajemnego podpisu nie da się z niczym pomylić. No to chyba jest skończony. A teraz przebywa wśród niedomytych. Dobra robota, bardzo dobra. Niedomytych, co to znaczy? Czy to znaczy, że pozwolisz mi w końcu zobaczyć się z Merdarionem? Zrobię dla ciebie wyjątek. Oto pieczęć tuszu. Pokaż ją Kalamusowi, a on przyjmie cię do kręgów tajemniczonych. Wielkiego mistrza wody znajdziesz bezpośrednio nad sanktuarium. Rozumiem. Zaczekaj. Pieczęć dowodzi twojej przynależności do bractwa tuszu i... Nie chcemy, żeby bracia musieli żebrać. Znajdź tylko dla siebie jakieś odpowiednie odzienie. W tej sytuacji nie mogę odmówić. Uuu. Kurde, i co tu wybrać? To naj... Ha, nie chciałem sobie zrobić tego. A dobra. Czy zostaliśmy teraz to? Jeszcze co? W sumie to chyba najbardziej taka najlepsza zbroja. To jest zamiast tego? Zamiast tego.
prawda, nie chciałem ogólnie... Znaczy chciałem tą zbroję, ale... Nie wiem, czy tam to jest posprawdzać, ale z tego co tak zauważyłem na szybko, to... To była jedna z gorszych tych zbroi. Tam te reszta. To jest chyba taka najlepsza. Możecie ogólnie w komentarzach napisać, jaka zbroja jest, która zbroja była najlepsza ogólnie. Czy tą, co teraz wybrałem, czy ta środkowa, czy ta ostatnia. Jak to tam wygląda. Teraz to zapiszmy. Ale z tego co zauważyłem, to jedna z lepszych, w sensie wyglądowo, jak i bonusowo, bo dodaje HP i tak dalej, także. Także nieźle. Czy to jest na samej górze? Chyba gdzieś na samej górze, to dla mnie. Gdzieś chyba tu. O, jest. Czy to pieczęć bractwa? Od jak dawna jesteś jednym z nas? Wpuść mnie do sanktuarium. Muszę pomówić z Merdarionem. Jak ci się udało przekonać Gilanę? No, mniejsza o to. I tak nie chcę wiedzieć. Wejdź! To miałem ten kapelusz oddać, ale to za chwilę się nawet nie zrobi. Szukam Merdariona. To ja. Co cię do mnie sprowadza, nieznajomy? Muszę się dowiedzieć, którzy magowie odwiedzili kilka dni temu archiwum Zamku Srebrowód. A dlaczego chcesz to wiedzieć? Miałem nadzieję, że opowiedzą mi coś więcej o pradawnej świątyni w górach. Na mapie, którą znalazłem w archiwum, świątynię zaznaczono, lecz nie widać żadnej drogi do niej. Twój głód wiedzy zasługuje na pochwałę. Niech no pomyślę. Tak, już pamiętam. Ikarius składał prośbę o fundusze na badania w Srebrowodzie. Ikarius? A ten drugi mag? Jaki drugi mag? Ikarius odwiedził Srebrowód sam. Ciągle czekam na jego sprawozdanie. Na pewno nikt mu nie towarzyszył? Na pewno. Ale skoro o tym wspominasz, prosił o sporą sumę. Wystarczyłoby na dwie osoby. Ciekawe, o co chodzi. Nie mam pojęcia. Jeszcze nie. Gdzie znajdę Ikariusa? Dzieli pokój z bibliotekarzem. Kalamus na pewno ci powie, gdzie możesz spotkać Ikariusa. Czemu nie zakończysz konfliktu między Vultusem i Gilaną? To ciekawe zjawisko. Jedno stara się być lepsze od drugiego, dzięki czemu wznoszą się na wyżyny swych możliwości. Są sobie nawzajem potrzebni. A co z ludźmi wplątanymi w ich spór? Zalecamy pobłażliwość. Jednakże gdyby Tuszu miało na tym ucierpieć, niewątpliwie podejmiemy odpowiednie działania. To jest kolejny gdzieś ten znacznik. A dalej będziemy sobie kontynuować na kolejnym materiale. Już mamy 20 minut. Także widzimy się w kolejnych materiałach z Arkanii. I nie tylko. No i zachęcam do pozostawienia tej łapeczki w górę i do obczajenia social media. Dobra.